Witajcie moi kochani! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić backlight do mojej pracy dyplomowej, ale zanim przystąpię do pracy, muszę zadbać o bezpieczeństwo. No, więc teraz, kiedy mam już zabezpieczoną głowę, a to najważniejsze, mogę przystępować do działania. No więc tak, mam przygotowane tutaj już deski w odpowiednim rozmiarze. Jest to 125 cm, 79 cm. Zamówiłam takie gotowe, wycięte już do odpowiedniego rozmiaru w markecie budowlanym, bo po co się męczyć, jak można się nie męczyć. Wiertarkę już moją trochę znacie, wystąpiła w poprzednim odcinku. Przystępuję do działania. A, jeszcze taka oto płyta, która będzie tyłem mojego backlightu. Jest to płyta chyba HDF. Nie pamiętam, w każdym razie taki tył jak do mebli, plecy takie meblowe, tył meblowy. Biorę sobie teraz jedną, czy mi gdzieś na pewno nie pomyliłam. Alright. Spróbuję to zrobić po prostu samodzielnie jakoś. Ponieważ nie mam pomocnika, który mógłby mi pomóc to podtrzymać. Uwaga, kręcę. Nie będę się z tym bawić i przy użyciu młotka po prostu powbijam trochę te wkręty, żeby mi nie spierdzielały. Może to nie jest profesjonalne, ale ważne, że będzie działać. O, no po prostu z młotka nie rusz. Dobra, pierwszy jest. Au! Wiedziałam, żeby tak nie robić. Musiałam się tak sobie chyba tak... Krzywo jest! Wiedziałam, że tak to poszło. No! Nie wolno się poddawać. Mam ten bok. I wkręcam. Ale chyba to nie przeszkodzi. Co to za kask, co nie działa tak jak trzeba? Prawie dobrze jest ten bok. Dobra. Mniej więcej jest dobrze. Okej. Więc teraz pozostało mi już tylko przyczepić moją płytę do tej ramy. Właśnie zniszczyłam róg. Przyczepię ją takerem. Tylko jeden dół muszę zostawić nieprzybity, żeby kabel ze świetlówek potem wyciągnął. No i przybijamy. Nie, no teraz już tego nie naciągnę. Skończone. I... Piękna. Tak oto w niedługim czasie zrobiłam ramę. Za świecenie mojego backlightu odpowiedzialne będą takie oto LED-owe świetlówki na 220 V, bo się do prądu wpina normalnie do gniazdka. Tutaj mają tu mleczną taką pleksę. Moi drodzy, po przygotowaniu całej skrzyni pora na świetlówki, które znajdą się w środku. Zbudowane dwie świetlówki LED-owe, także bez obaw, nic się tam nie stłucze. I mam wszystko przygotowane, kabel. Musimy połączyć je ze sobą, tym ze sobą, a tym potem i obie. Dobrze. Więc te kable do dziurki i skręcamy. Tylko on musi, ten drucik musi dotykać do śrubki, to teraz mocno to dokręcam. Kabelek taki zewnętrzny. Tu i też dokręcamy. No powiedzmy, że tyle. Ściągamy izolację. O, by tak. O, dobrze. Kręcam sobie drucik. Cyk, 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 cyk. I pozostało nam już podłączenie tylko
tego. I teraz sprawdzimy, czy to świeci. Podłam sobie wcześniej przedłużacz. Uwaga, chwila prawdy. One się świecą. Więc teraz musimy je zamontować w naszej ramie. Moi drodzy, znajdujemy się teraz w kolejnej części pracowni i zajmiemy się przymocowaniem tych świetlówek do naszej ramy. Zmierzyłam środek, zmieniłam całość na dwa i potem te połówki też na dwa i tak od środka to jest miejsce na moje świetlówki. Muszę je przykleić. Bardzo fajne jest. A, jeszcze nożyczki. Biorę sobie taki plasterek. Tu dociskam i tu dociskam. Pozostaje mi już tylko przyciągnięcie kabla przez otwór na dole. Ja, powiem wam, że mi się to nawet całkiem podoba, ale niestety są pewne wymagania i muszę jeszcze dodać zdjęcie. Moi drodzy, to zdjęcie, którego na razie nie mogę wam pokazać, bo dopóki się nie obronię, to go nie mogę pokazać. Wydrukowałam na takiej specjalnej folii do podświetleń. Tego po podświetleniu wszystko wygląda bardzo dobrze. No wiecie, normalnie, tak? Ale dzięki temu ona dobrze wygląda podświetlona. Idealnie się sprawdzi do mojego backlightu. Jakby ktoś był zainteresowany albo chciał sobie coś takiego zrobić, to ja to drukowałam w Arborze w Lublinie. Możecie sobie znaleźć to w internecie. Nie było do góry nogami. Mam tu pudełko z pineskami i za ich pomocą przymocuję to zdjęcie do tej ramy. Zaczynam. Chyba muszę to położyć. I przybijam. No nie jest to pro. Używać jest najlepiej kciuka do wbijania pinezek. No i teraz jeszcze tak to złapię w paru miejscach. Biorę jednak młotek. Być mocno naciągnięte. Pewnie będę musiała to jeszcze trochę potem poprawić, ale... Tam, 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 tam. Gotowa. Moi drodzy, moje dzieło jest już skończone. Jeszcze tylko troszkę poprawek, żeby je dokładnie ponaciągać. I będzie już wszystko. Już się nie mogę doczekać, aż skończę całą resztę. I wszystkie moje backlighty i zdjęcia będą już gotowe. Jeżeli też jesteście ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało, to zapraszam was na mój kanał już za tydzień albo dwa. Jeszcze dokładnie nie wiem, kiedy mam termin obrony. Ale na pewno jak będę wiedziała, to was o tym poinformuję. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko wyjdzie, jak wyglądają gotowe... jak wygląda gotowych 8 prac, to zapraszam was na mój kanał, a tam na pewno pojawi się relacja z obrony i z tego, jak to wszystko się prezentuje już na sali. Także do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo za dziś i niech kreatywność was nie opuszcza.